Hej, hej! Zapraszam do kolejnego odcinka o ultrafiolecie i dzisiaj porozmawiamy sobie o nim w kontekście świata motyli. Tak więc zapraszam. Tych wszystkich, którzy tutaj trafili pierwszy raz, zachęcam do obejrzenia najpierw pierwszego odcinka, w którym poznacie w ogóle fizyczne podstawy widzenia w ultrafiolecie. No i tam jest dużo informacji o takim praktycznym przygotowaniu sobie narzędzi do fotografowania, do obserwacji natury w tym obszarze, bo to nie jest proste zagadnienie. Wielu zagadnień możecie nie zrozumieć w tym odcinku, jeżeli najpierw sobie do niego nie zajrzycie, tak więc serdecznie zachęcam właśnie obejrzenie najpierw pierwszego odcinka. Dobrze, dzisiejszy odcinek jest poświęcony organizmom, które tak naprawdę mają poszerzony zakres widzenia w ultrafiolecie. Bo pamiętacie, że tak jak pszczoła tam nie widziała czerwonego, widziała zielony, niebieski i ultrafiolet, czyli widziała tak trzykanałowo, tak tutaj zajmiemy się takimi organizmami, które mają tak naprawdę poszerzony zakres widzenia, czyli widzą zakres widzialny, czerwony, zielony, niebieski oraz ultrafiolet. Takim właśnie przykładowym, sztandarowym obiektem, gromadą organizmów są motyle. Ale wszystko, co sobie dzisiaj opowiemy, odnosi się także do ptaków, tak więc mają trochę tutaj wspólne zagadnienia. Co charakteryzuje świat motyli, jeżeli idzie o ultrafiolet? No, przede wszystkim oczywiście korzystają z tego tak samo jak każdy owad zapylający, jak ta wyżej wspomniana pszczoła, czyli widzą dodatkowy obraz wzoru na kwiecie. Pamiętajcie, że motyle też tak samo widzą nieostro jak reszta owadów, które pomaga im w zapylaniu. No, kwiat jest żywo zainteresowany zapylaniem, ale oczywiście motyl jest zainteresowany nektarem, czyli najedzeniem się. Także cała ta zależność jest tak samo u nich ważna jak w przypadku innych owadów zapylających. Ale motyle korzystają z ultrafioletów w jeszcze jeden taki ciekawy, ważny, fajny sposób, a mianowicie do wspomożenia widzenia siebie nawzajem. W jaki sposób się to odbywa? Okazuje się, że kiedy się zrobi fotografię motyla w ultrafiolecie, to część z nich ma na swoich skrzydłach dodatkowe plamy, wzory, właśnie widoczne tylko w świetle UV, widoczne tylko w zakresie ultrafioletu. Dlaczego tak się dzieje? No, takim fajnym, sztandarowym i przykładem, takim dobrym do takiej wstępnej obserwacji, będę Was często zachęcał do tego, żeby zacząć od właśnie tej grupy motyli, są bielinkowate. Tutaj jest tak najfajniej wyjaśnić taki mechanizm, jak jest zbudowany ten obraz dodatkowy. Mianowicie te pteryny, które one mają jako swój barwnik w łuskach skrzydeł, silnie pochłaniają UV, naprawdę tak chciwie. Wystarczy, że tam padnie, one są tak bardzo głęboko pochłaniane. Tym samym te obszary są w świetle ultrafioletu ciemne, wręcz czasem czarne. Czasem aż ginie cały rysunek, który jest w świetle widzialnym, jeżeli idzie o bielinkowate. Ale jeżeli na tym obszarze, gdzie sobie motyl zażyczył odbicie, łuski mają taką strukturę, że interferencyjnie odbijają ultrafiolet, one odbijają go bardzo silnie. Więc ten ultrafiolet po prostu nie dociera do tych pterynowatych barwników, tylko jest od razu silnie odbijany i w ten sposób tworzy się niesamowity, fajny kontrast. Od takich naprawdę głębokich szarości, bo taką biel ładną, odbiciową, te plamy, wizerunki różne, które się tworzą, są na przykład u bielinkowatych świetnie widoczne. No dobrze, ale zanim się zajmiemy oglądaniem motyli w świetle ultrafioletowym, w świetle niewidzialnym, odpowiedzmy sobie na pytanie po co, w jaki sposób te widzenie siebie nawzajem jeszcze w tym dodatkowym właśnie obszarze fal elektromagnetycznych im pomaga. No przede wszystkim wspomaga ich widzenie na odległość. Pamiętajcie, motyle to ślepotki, więc każde jakieś tam błyski w oddali spowodowane poruszaniem skrzydeł, no wspomaga widzenie. To świetnie Wam pokażę, bo to w ogóle będzie całe clue tego odcinka, jego efekt wow. Będzie na samym końcu, także zachęcam do wytrwania do samego końca albo sobie przewinięcia, jak możecie znieść mojego gadania. I właśnie dzięki temu osiągany jest ten efekt wspomożenia widzenia na odległość. Ale głównym takim czynnikiem, który jest wykorzystywany, jeżeli idzie o ten zakres, to jest widzenie płci. Samiec, samica. I to jest różne w zależności od gatunku. Czasem to samczyk jest tym błyskotliwym osobnikiem, a czasem wręcz przeciwnie, samica. I to też się rozróżnia, że na przykład najczęściej samiec ma na tam od grzbietowej tej takiej
strony błyska skrzydełkami, a czasem ma to samica, a wtedy jest odwrotnie na dole. No, czemu w ogóle służą te rozróżnienia? No, wiadomo, jak samiec, samica, to chodzi po prostu o rozmnażanie. Najłatwiej sobie to wyobrazić, sięgając po takie tłumaczenie. Wyobraźcie sobie, że jest właśnie dochodzi do kopulacji naszego latolistka, no i sobie tam baraszkują i nagle nadlatuje im drugi samczyk zwabiony feromonami samiczki, bo ona cały czas się leży i pachnie, tak? No to samiec wtedy wystarczy, że ten, który jest tam na górze, rozłoży skrzydełka i błyskami da znać samcowi, żeby się nie przeszkadzał, tak? Żeby sobie poszedł precz. Czasem jest to taka troszkę odwrotna, na przykład samiczki, te, które mają odbłyskiwanie na swojej brzusznej, no w tym momencie, kiedy otwierają skrzydełka, bo dochodzi do kopulacji, no to sygnał ultrafioletowy zanika, więc jakiś tam owad już nie jest, jakiś tam osobnik nie jest zainteresowany tą samiczką, prawda, bo znika ten sygnał błyskający, pokazujący, że to jest samiczka. Czasem samczyki, samce wykorzystują ten mechanizm do odpędzania z innych samców, samczyków, którym się chyba coś najwyraźniej pomyliło albo ma jakieś skłonności wbrew naturze, no żeby się odczepili, prawda? Błyska, że jest samcem, więc może iść poszukaj samiczki zamiast mi dokuczać. No ale obraz jest wart więcej niż 1000 słów, więc może zróbmy sobie wreszcie te zdjęcie naszego latolistka. I właśnie zrobimy zdjęcie w świetle widzialnym oraz ultrafioletowym. I to właśnie widzimy, jak taki ten nasz latolistek, który jest pozornie jednolicie żółty, ma właśnie takie obszary i to takie dość duże właśnie, w których następuje silne odbicie światła ultrafioletowego. Czasem w zależności, nawet w obszarze jednego gatunku okazuje się, że te obszary zmieniają się, powiększają, są na obu skrzydełkach. Badacze oczywiście wpadają na pomysł, żeby zobaczyć, jakie to ma rozmieszczenie geograficzne. Okazuje się, że czasem ma. Tak więc wzór albo jakaś tam konkretna plama nie jest jednolita dla jakiegoś gatunku. Czasem jest właśnie uwarunkowana występowaniem, bądź też jakąś tam właśnie linią genetyczną, ewolucyjną w danym obszarze geograficznym. Takich obrazów motyli możecie sobie robić więcej, w znaczeniu, że możecie zaobserwować, jak ten efekt jest widoczny u innych. Tu na przykład widzicie, w jaki sposób załóżmy, jeżeli motyl nie wskazuje odbicia, to właściwie cały jest pochłaniany, jest cały czarny. U rodziny rusałkowatych jest to troszkę takie inne mechanizmy, najczęściej tutaj dochodzą do głosu, bo te wszystkie takie plamki białawe, u na przykład dostojek, przeplatek, to tak naprawdę nie jest biel barwnikowa, to jest biel interferencyjna. Tam właśnie te łuseczki są tak skonstruowane, że odbijają całkowicie każdą falę, więc sumarycznie po prostu jest to taki biały odblask. W świetle ultrafioletowym widzicie, że też jest odbijane, tak więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jest to silny taki uwidocznienie wzoru. Pamiętajcie, że kwant promieniowania elektromagnetycznego silnie działa. Tak naprawdę błysk tego ultrafioletu nie jest równoważny błyskowi, nie wiem, zielonego światełka. To jest taka inna już, taka większa moc. Także tutaj jest lepsze podkreślenie tego wzoru, rysuneczku tych plamek, które wspomaga takie rozpoznawanie gatunkowe. Jeżeli idzie o mieniaki, to tutaj mamy efekt taki wręcz wyolbrzymiony, bo tutaj jest też silne błyskanie, też nie tylko w tym zakresie, gdzie się pojawia kolor niebieski, jeżeli motyl rusza skrzydełkami, bądź też się obraca. Tutaj dochodzi silnie jeszcze właśnie ten kolor ultrafioletowy, ta część ultrafioletowa, i możecie sobie wyobrazić, że tak naprawdę właśnie to nie jest takie pojawienie się kolorku, tylko to jest naprawdę taki konkretny błysk, który wspomaga takie widzenie owada. Niektóre modraszki to wręcz aż świecą w ultrafiolecie, po prostu są tak jaskrawe, jak to tylko mogą być te organizmy, wręcz przypominają właśnie takie lusterka ultrafioletowe. Ale z kolei taki czerwończyk płomieniec to już ma taki, jak widzicie, wyraźny wzór takich kreseczek, prawda, widzianych w ultrafiolecie. Jeszcze większa i ciekawsza zabawa Was czeka, jeżeli idzie o ćmy. To, że to są królowe noce, to nie znaczy, że nie wykorzystuje tego obszaru na sobie nawzajem. Pamiętajcie, że światło księżyca to też światło słoneczne, tylko po prostu odbite. No dobrze, ale jeżeli mamy to tak samo jak w przypadku kwiatów, prawda? Zrobiliśmy zdjęcie w ultrafiolecie, to chcemy od razu zobaczyć, w jaki sposób ten dodatkowy obszar wpływa na taki wizerunek kolorystyczny motyli, bo to znaczy, że one po prostu kolorystycznie wyglądają inaczej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i tutaj dochodzimy wreszcie do tego zagadnienia symulacji. I na nim się troszeczkę zatrzymamy, także tutaj znowu będzie troszeczkę gdybania i teorii, ale myślę, że jest to dość ważne.
Mianowicie, jeżeli oczywiście chcecie zrobić symulację, możecie tak zrobić na tak zwanego głupa, podmieniać sobie kolor, nie wiem, dokładać to jako kanał i tak bezrefleksyjnie wnioskować, że o, tak może model widzieć. No, nikt wam tego nie broni. Ale osobom, które by się tak chciały głębiej spróbować zastanowić, tak wejść w ten obszar, no przydałoby się zaprząc do tego więcej narzędzi. Generalnie możecie się zorientować, że tak naprawdę takie poważniejsze publikacje raczej się nie zagłębiają w tą dziedzinę, bo to są, no cóż, no naukowcy są konkretni, prawda? Jeżeli nie mają konkretnych danych, no to nie robią jakichś tam bzdurnych teorii, takich, nie wiem, obrazów, założeń, wyobrażeń, no bo to nie jest ich dziedzina. Czasem dla gawiedzi, w cudzysłowie, no robi się takie, jak może widzieć kot, jak może widzieć pies, i to możemy wtedy na jakichś takich artykulikach czytać, no ale generalnie się tego unika. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jest to obszar niesprawdzalny. To, że zdołamy zorientować się, że ten jakiś organizm widzi w tym odtąd dotąd, w jakimś tam zakresie fal elektromagnetycznych, to jest łatwe do rozpoznania, bo po prostu się bada ich receptory, kiedy jest odpowiedź jakaś tam elektryczna na dany obszar fal. No to jest banalne wręcz. Natomiast widzenie, zakres koloru, zakres fal elektromagnetycznych to w ogóle nie są kolory. Bo kolory to jest rzecz, która powstaje w tej całej takiej świadomości. To, że na przykład pszczoła nie widzi koloru czerwonego, nie znaczy, że nie widzi czerwonego. Rozumiecie, co mam na myśli? Więc ponieważ jest to taki trochę niesprawdzalny obszar, no trudno się w nim poruszać. Ale jeżeli was kusi, żeby sobie się udać na takie nieznane wody, no też dobrze jest mieć jakieś punkty zaczepienia, takie zakotwiczenia w sensowności, prawda? W jakichś, nie wiem, faktach naukowych przede wszystkim. No i jakichś logicznych założeniach do tego musimy dołożyć, no bo nawet jeżeli robimy jakieś tam wnioski i dalej jest kolejna droga wnioska z wniosku, no to wiadomo, że ta faktyczność naukowa nam się błyskawicznie rozrzedza i już jest naprawdę gdybanie, no ale no przynajmniej ma jakieś zakresy, jakieś takiej sensowności, sprawia wrażenie pozornej logiki. No jest to lepsze niż taka bezsensowne, takie bezrefleksyjne podmienianie kolorków, bo tak, no nie wiem, dla mnie to jest to takie udawanie się bez jakichś założeń w taki obszar, to jak taka głupia fantastyka, nie wiem, że kosmici mają kutasy na czołach, no. Przyznacie, że to byłoby bez sensu. Dlatego ja też sobie, ponieważ motyle to moja taka ulubiona grupa, dlatego tak dłużej się zatrzymałem nad myśleniem sobie, w jaki sposób one mogą sobie to wizualizować, w jaki sposób mogą po prostu wyglądać świat ich oczami. Więc próbowałem takich parę zagadnień. To są moje prywatne. Nie podkreślę to pewnie jeszcze parę razy, ale nie mam zamiaru nikogo do tego przekonywać, udowadniać coś, nie wiem, dyskutować, ani jakieś tam przyjmować argumentów na nie. No nie wiem, tak w moich czytaniach, publikacji, książek, z którymi się nie zgadzam, częściej niż zgadzam, no tak mi wynika taki obraz świata. I jak coś w ogóle usłyszycie, to co powiem, to wykasujcie sobie to od razu, dlatego, że bardziej niż chcę wam opowiedzieć o tych założeniach, chcę was zachęcić do samodzielnego myślenia. Ale nie takiego bezrefleksyjnego, tylko po prostu stwórzcie sobie swoje założenia, które wydaje się wam sensowne, z posiadanej wiedzy albo z logiczności po prostu. No na tym mi zależy, nie na tym, żeby przekazać jakąś tam prawdę objawioną, bo to zupełnie nie ma nic wspólnego, to są moje prywatne założenia, zaraz zobaczycie, że chcę wam tylko pokazać kierunek takiego myślenia racjonalnego. No więc takim moim pierwszym założeniem było, że trzeba pozbyć się takiego durnego, clickbaitowego takich stwierdzeń, że wiecie, jakieś tam organizmy, które widzą w zakresie, którego my nie widzimy, no to widzą kolory, których sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Głupszego stwierdzenia to ja sobie nie potrafię wyobrazić w tej materii. Kolory to nie jest kwestia wyobraźni. To jest zamknięty układ kolorystyczny, interpretacji barwnej, taka zamknięta fizyka barw. Tam wszystko jest doskonale spasowane. Tam wszystko z siebie wynika nawzajem. W kole barw jedno przychodzi w drugie. Tam to jest tak idealny układ. Tam nie ma miejsca na białe plamy. To nie wiem, to nie jest mapa. Kolor to nie jest, nie wiem, kolor z przestworzy Lovecrafta, czy jakaś magiczna oktaryna z książek Pratchetta. Kolory są tym, czym są. To jest po prostu zamknięty układ kolorystyczny i myślę, że to po prostu wygląda tak, że dany organizm w sobie bierze zamknięty układ kolorystyczny i nakłada na obraz ze swoich czujników. No na przykład, weźmy tą pszczołę. Nie widzi w czerwonym. Dobra, okej, widzi się zielony, niebieski, ultrafiolet. No to ona po prostu bierze zamkniętą przestrzeń kolorystyczną i nakłada na obrazy swoich receptorów, tak? Czyli to byłaby ta metoda, gdzie przesuwamy wszystko jedno, po prostu przesuwamy tą tęczę na ten obszar.
Jeżeli tak, załóżmy motyl, no widzi, widzi świetnie w świetle widzialnym i w ultrafiolecie. No nie wiem, no super stary, cieszę się twoim szczęściem. Gratuluję, jestem tak szczęśliwy, że nawet nie mam ci serca powiedzieć, że widzisz jak ostatnia ślepotka minus 15 dioptrii. No ale ciesz się tym, co masz. No dobra, no to wyobrażam sobie tak, że taki motyl bierze zamkniętą przestrzeń kolorystyczną i nakłada na obraz ze swoich receptorów. On po prostu rozciąga trochę tą tęczę, tak? Na poszerzone te kilkadziesiąt nanometrów obszar, prawda? Bo to jest niewiele. To, że widzi to ultrafiolet, to jest to kilkadziesiąt dosłownie nanometrów. Czyli po prostu kieruje się taką zasadą, no, tak jak brzytwa Okama, prawda? Szukamy najbardziej logicznego wyjaśnienia, sensowniejszego, najprostszego wyjaśnienia danego zagadnienia. No bo pomyślcie sami, co jest logiczniejsze? Czy, że organizm bierze zamkniętą przestrzeń kolorystyczną i nakłada na obraz ze swoich czynników? Czy stworzenie nowej teorii, w którą wkładamy kolor, którego sobie nie potrafię wyobrazić. Tak? Druga sprawa. Pamiętacie, tam zrobiliśmy u pszczoły, że przesunęliśmy wszystko o jeden, prawda? Tam czerwony był zielony. W czerwień wsadziliśmy zieleń, w zieleń nie błękit, a do jej niebieskiego wsadziliśmy nasz ultrafiolet. I powstał taki obraz kolorystyczny i tam trawa była fioletowa, czy tam niebieska, już nie pamiętam. Czy ja bym to tak zostawił? Nie. Wnioskując z różnych takich założeń i przemyśleń, myślę, że wszystkie organizmy widzą mniej więcej tak samo, że trawa jest zielona. Brzmi to tak trochę abstrakcyjnie, ale zastanówcie się. Każdy układ rzeczy we wszechświecie dąży do takich kilku zasad we wszechświecie, a potem sprowadzimy to jeszcze do przyrody ożywionej. Przede wszystkim każdy układ fizyczny dąży do takiej zasady tam najmniejszej energii potencjalnej, tak? Czyli wszystko ma być jak najmniejszym, ten układ najmniejszym kosztem energii stworzonej. Jeżeli weźmiecie wahadło, no to ono się zatrzyma po środku, tak? Jeżeli weźmiecie kulkę do miski półokrągłej, no to w końcu też się zatrzyma po środku. Jeżeli weźmiecie tą tykwę i puścicie, to ona się nie zatrzyma tutaj, tylko się wyląduje tam na dole, dlatego że tam jest jej najmniejsza energia potencjalna. No teraz po prostu nie znosi takiego wiszącego w powietrzu napięcia, prawda? No tam wszystko musi być wyluzowane. Tak, ja tak staram się przełożyć na język ogólny takie zasady fizyczne, także fizyków proszę nie obrażajcie się, bo ja tak staram się obrazowo to wszystko opowiedzieć. Druga sprawa, wszystko co się bywa to jest tak jak zasadą najmniejszej wykonanej pracy, najprostszej drogi, najmniejszego zużycia energii. Jeżeli coś spada, tak, no to spada nie tak, tylko prosto. Więc wszystko się odbywa po najmniejszej linii oporu. Z najmniejszym wykorzystaniem nakładu energii. To się przekłada na takie zasady ewolucyjne. Ewolucyjnie tylko człowiek robi niepotrzebne rzeczy. Tak naprawdę ewolucyjnie wszystkie organizmy są tak skonstruowane, żeby jak najmniejszym nakładem energii osiągnąć coś. Organizmy, które marnotrawią na coś energię chemiczną, elektryczną, cokolwiek innego, no po prostu odpadają w całym tym wyścigu, bo to chodzi właśnie o jak najbardziej zoptymalizowane organizmy, tylko takie idą dalej w drodze ewolucyjnej. Percepcja kolorów to też proces energetyczny. To procesy myślowe, takie procesy obliczeniowe, no to trzeba zużyć energię, tak jak procesor potrzebuje energii do myślenia. Jeżeli widzimy świat w takiej przestrzeni barwnej, że takie wszystko ma kolory, to czy nie oznacza, że po prostu tak jest najbardziej optymalnie dla mocy obliczeniowej naszego umysłu? Że niebo, które jest tam największym źródłem największego promieniowania elektromagnetycznego, no to wylądowało w tej części widma. Zielony. Najpowszechniejszy kolor w przyrodzie ożywionej. Ponadto w wielu przypadkach tak naprawdę, jeżeli chodzi o naturę, służy jako tło. Pamiętajcie. On jest, organizmy, dla nich to jest najczęściej tło. A tło musi mieć taką zasadę, żeby być tłem, żeby być takim dobrym tłem, musi mieć możliwość poruszania się kolorystycznie w oba obszary, tak? Czerwona jagódka, niebieska jagódka, no to odwrotnie. Tło nie może być takie ze skrańca, musi być z jakiegoś środka, więc taka przestrzeń, takie kolory zyskały w środku naszej percepcji kolorystycznej. Z kolei, no czerwony, tutaj są prace, że psychologiczne, że to jest jakaś tam kategoryzacja emocjonalna, no oczywiście, pewnie dużo czynników wchodzi, ja tak uproszczam to wszystko, ale dla mnie na przykład to jest obszar, tak myślę, że to jest obszar, w którym zaczynamy widzieć ciepło, prawda? Rozrzedzający się palnik. To jest to miejsce, w którym fale elektromagnetyczne zaczynają być coraz dłuższe i zaczynamy je widzieć.
I wszystko generalnie się potem pod to tam dopasowywało, bo tak wynikało z długości fali, więc trafiła na ten obszar, bo pomarańczowy i pośredni między tym a tym, to trafił tu i tak dalej, tak wszystko się mniej więcej układa. No i więc to pojmuję jako takie najbardziej optymalne widzenie, pojmowanie świata ożywionego na tej planecie. Więc można przypuszczać, że właśnie trawa dla wszystkich jest zielona, mniej lub bardziej sino-zielona, żółto-zielona, wszystko jedno, jest gdzieś po środku. Trawa nie, myślę, że trawa nie może być tak, wiecie, jak kubistyczna, jakimś Picassie, fioletowo-czerwona, w ogóle wszystko może być przypisane jakimiś innymi kolorami, bo skoro tak jest najbardziej optymalnie, to być może i inne organizmy robią tak samo. Tak? Trzecim moim założeniem było takie, że tak naprawdę taka symulacja nie może mieć jakiejś poświaty. Nie może być niebieskawa, czerwonawa albo zielonkawa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już jakiś organizm ewolucyjnie zabrnął, że rozróżnia kolory, no to zrobił to dla rozróżniania kontrastów. Jeżeli jest jakiś obraz zniebieszczony, jakiś tam zaczerwieniony, no to szlak trafia całe te kontrasty kolorystyczne. No bo jeżeli coś jest czerwone i coś jest zielone, to wszystko zniebieszczycie, no zobaczycie, że to będzie czerwono-niebieskie, zielono-niebieskie, zatraci się zupełnie sens. Tak na, więc umysł, świadomość jakaś tam obliczeniowa, która dotarła ewolucyjnie do widzenia kolorów, musi oczyszczać to balansem bieli każdy obraz. Inaczej to nie ma sensu, nie miałoby sensu. Bo pamiętajcie, świat nie jest taki, jaki go widzimy. Jeżeli sobie weźmiecie aparat, ustawicie na zamiast automatycznego balansu bieli na jakiś stały, czyli na przykład na światło słoneczne 5000 kelwinów, no to jeżeli zrobicie zdjęcie temu samemu widoczkowi rano, w południe i wieczorem, no to rano, jak jeszcze tam ładnie zajdzie słońce, no to będzie to wszystko czerwonawe, różowawe, lekko. W południe no będzie taki, jaki widzimy, ale już przy zmroku będzie niebieskawe. A nasz umysł cały czas dokonuje tego balansu bieli. Oczywiście w rozsądnych granicach. No jak wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia z LEDami, no to nie widzimy wszystkiego nagle na zielono, prawda? Umysł cały czas wszystko balansuje tak, żeby te kontrasty kolorystyczne były sensowne, czyli oczyszcza z tej takiej poświaty niewłaściwego balansu bieli. Jeżeli macie na przykład jakieś tam mniejsza ilość światła i zniebieszczycie wszystko, no to nagle nie zobaczycie, nie wiem, nadbiegającego dresa z maczytą, pysznego kawałku tortu na ścianie, na stole, czy jakiejś świetnej laski. Czyli po prostu nie reagujecie w porę na nadciągające zagrożenie, na okazję do zjedzenia, do zdobycia pożywienia, no i na imperatyw biologiczny związany z rozmnażaniem, tak? Dlatego każdą symulację oczyszczałbym do takiego, takiego najbardziej sensownego, kontrastowego kolorystycznie obrazu. No mam takie założenia. Tak jak mówię, nie będę się wam w ogóle upierał, że tak jest. To jest moje takie prywatne, jeżeli mam już stworzyć jakąś symulację, to właśnie tak w taki sposób bym ją oczyścił. No to dobrze, koniec teoretyzowania. Spróbujmy część tych założeń zaprząc do naszych symulacji. No i zróbmy to z tym naszym latolistkiem. No i zróbmy, mamy światłem widzialnym i świetle ultrafioletowym. Albo nie. Zróbmy założenie. Udoskonalmy nasze symulacje, wsadźmy tam trochę trawy, czyli mamy w świetle widzialnym i w świetle ultrafioletowym latolistka na tle trawy. Wykorzystajmy więc takie założenie, żeby po prostu zamiast jakieś tam podmieniać kolory bezsensownie, rozciągnijmy naszą przestrzeń kolorystyczną, naszą tęczę, na troszeczkę więcej, czyli po prostu uwzględniamy, że musimy znaleźć jakąś przestrzeń, która powstała w wyniku dodania ultrafioletu, tak? I wykorzystamy do tego metodę, która właśnie to taką starą, co omawiałem w poprzednim odcinku, że po rozbiciu zdjęcia ze światła widzialnego, teoretycznie jakbym chciał z powrotem wrócić to zdjęcie, to mieszałbym te kanały szarości dla czerwieni, zieleni, niebieskiego z czystym kolorem czerwonym, z czystym niebieskim i z czystym zielonym. Te takie RGB, tak jak tam 255 po różnym przecinku, to są właśnie te czyste kolorki. Tutaj je widzicie na zrobiłem wam takimi dzyndzelkami. To są miejsca, w których jest ten kolor czysty. Jeżeli byśmy zmieszali kanały z powrotem z tymi kolorami, odzyskalibyśmy zdjęcie tak, jakie było w świetle widzialnym. No ale tutaj będziemy chcieli podmienić te kolory. Podmienić ten czerwony na ten nowy czerwony, zielony na nowy zielony, niebieski na nowy niebieski, a żebyśmy mogli dołączyć na takiej samej zasadzie jak pozostałe, czwarty kanał, który zrobię fioletowy. Nowy ultrafiolet stanie się moim nowym fioletem. Więc zabieramy się do roboty, kroplomierzem sobie pobieramy nowy czerwony, tutaj możecie teoretycznie wziąć zwykły czerwony, bo i tak sRGB, w ogóle te internetowe kolorki nie radzą sobie z tą przestrzenią najlepiej, no ale zróbmy dla porządności, skopiujmy, pobierzmy kolorki i zmieszajmy sobie ją z kanałem czerwonym.
Jeżeli kanał zielony, no to zmieszamy go nie z zielonym, tylko właśnie już z tym zielono-żółtym, wynikający z przesunięcia, z rozciągnięcia naszego spektrum. No i widzimy, że tu pobieramy taki żółto-zielony, taki żerowiasty, jak kiedyś go nazywano. A z niemieckiego kanału pobieramy już taki kolor wręcz blado-błękitny. Tutaj Wam jeszcze powiem, że to jest taka, w naszych receptorach opsyna jest taka dziura i to jest właśnie więcej ta przestrzeń. A jeżeli idzie o kanał, do naszego ultrafioletu pobieramy fiolet, no tutaj mniej więcej, prawda, bo żeby to skalibrować dobrze, no to trzeba było zobaczyć, w jakim obszarze czułości robi nasze zdjęcie, no i wtedy pobierać konkretnie i tak wymierzyć dokładnie to przesunięcie, no ale ponieważ to jest po prostu troszkę jaśniejszy, trochę ciemniejszy, tutaj ma już mniejsze znaczenie, po prostu pobieram ultrafiolet. I składam to. Widzimy, że powolutku nabiera nam to takie prawie że pierwotne zdjęcie. Gdybym do tego momentu już korzystał z prawdziwych R, G i B, już w tym momencie mielibyśmy z powrotem nasze zdjęcie takie, które było na początku. No ale tutaj korzystamy z tych przesuniętych kolorów, więc to zdjęcie inaczej ma kolorki. No i dokładamy nasz ultrafiolet i powstało coś takiego. Czy ja bym to tak zostawił? No w żadnym wypadku nie, z kilku powodów. Po pierwsze, to wszystko jest jednolicie prawie kolorystyczne, więc po prostu szukam takiego obszaru, w którym wciąż trawa jest zielona, no to jest zielona, więc niby spełnia moje założenie, ale szukam obszaru, w którym jest największe zróżnicowanie kolorystyczne. Przestanie zanikać ta poświata, tak? A dalej zielony jest zielony, czyli ten sensowny balans bieli zostaje zachowany. Ale mam jeszcze taką jedną zasadę, że te plamy zostawiłbym albo fioletowe, albo niebieskie. Dlaczego? Dlatego, że akurat ten obszar, nie wiem, ta symulacja jest trochę niedoskonała, trzeba by ją było mieszać tak trochę dwuetapowo, bo pamiętajcie, że ultrafiolet odbija się na zasadzie interferencji, więc najpierw się odbija, nie zdąży dotrzeć do pteryn. Tutaj program graficzny miesza nam ten fioletowy z tym żółtym pod spodem. Fizycznie się to nie odbywa, bo odbija się, zanim w ogóle pteryny dojdą do głosu. Więc zostawiłbym albo fioletowy, że się odbija w pełni, albo niebieskawy, że to jednak pteryny coś tam od siebie dodają, no dobra, niech sobie dodają. I taki niebieskawa już wtedy bym plamkę zostawił. I tak to mniej więcej widzę, tak to sobie wyobrażam. Bardziej niż jakieś tam inne symulacje. Czy dobrze, czy to jest dobrze? No to tak samo dobrze jak każda inna, z tym, że w moim poczuciu więcej ma to logiki niż takie bezrefleksyjne podmienianie koloru. Osobom, których tak bardziej to zafascynowało, to powiem, że to jest dopiero czubek górlodowy, ale to sobie wrócimy na końcu, dlatego że te kolorki to tylko początek całej zabawy. No dobrze, ale mamy taki efekt, że po prostu motyl zyskuje dodatkową plamę. No i czy warto się tym tak ekscytować? No motyle i tak mają wciul plam, więc po prostu jedna plama mniej czy więcej, to czy to wnosi coś tak do ich życia i generalnie do twojego życia, żeby się tak męczyć z tym ultrafioletem i patrzeć, jaka jest dodatkowa plama? No okazuje się, że warto, bo te symulacje kolorystyczne to tak naprawdę nie pokazują nam wartości, jaką osiąga motyl operując w tym obszarze. Również nie miałem tej świadomości, dopóki nie stworzyłem sobie pewnego narzędzia. Pamiętacie, jak stworzyliśmy sobie nasz układ do fotografowania w ultrafiolecie, no to posługujemy się takim filtrem, który przepuszcza światło ultrafioletowe, ale nie przepuszcza widzialnego, no i przecieka w podczerwieni, dlatego musimy dokładać do stosiku ten nasz dodatkowy filtr, który oczyszcza z podczerwieni. No ale żeby tworzyć takie symulacje, to dodatkowo musieliśmy robić zdjęcie w świetle widzialnym, tak? Okazuje się, że ludzie nad tym też niektórzy pomyśleli i stworzyli taki ciekawy, fajny filtr, że przepuszcza ultrafiolet,
oraz troszeczkę światła widzialnego, ale oczywiście też przecieka w podczerwieni, także koniec końców musimy też dokładać ten nasz filtr podczerwieni, ale generalnie zasada jest taka, że przypuszcza dużo cały ultrafiolet i tyci tego widzialnego. Co to powoduje? Powoduje to wyrównanie poziomów, prawda? Bo z tym ultrafioletem jest problem, mimo że przepuszcza cały, to i tak przez te wszystkie nasze marne obiektywy i w ogóle słaby pod tym względem układ, no tego fioletu dochodzi po prostu niewielka ilość i ten filtr powoduje, że tego światła widzialnego też przechodzi niewielka ilość. Wyrównują się poziomy, po prostu jest wszystkiego porówno, mało, ale porówno. Jak w komunizmie. Co dzięki tym można było osiągnąć? No taka pierwsza myśl. O rany, w końcu nie muszę robić zdjęcia i jednocześnie dla światła widzialnego i w ultrafiolecie. Mogę za jednym zamachem. No świetne, kupuję, biorę. Ile to kosztuje? No niewiele więcej. Znaczy w tych samych cenach co to. Sprowadziłem sobie ze Stanów. Cudowne, prawda? Oczywiście dorzucali charakterystyki. Można go kupić było w trzech grubościach, bo ponieważ zależnie od grubości, tam 2 lub 3 mm, w zależności od tej grubości przepuszcza mniej lub więcej tego światła widzialnego. No ja wybrałem środkowy, no bo zupełnie nie wiedziałem, co po tym oczekiwać. Wybrałem sobie środkowy i taki podjarany się udałem i zacząłem sobie robić zdjęcia i się okazuje, że nic z tego. Dlaczego? No z prostego powodu. Owszem, matryca dostaje od razu odpowiedź, jeżeli idzie o na przykład, załóżmy ten zarys kwiatu, prawda, nowy wzór na kwiecie spowodowany ultrafioletem, no ale ona tak naprawdę głupieje. Okazuje się, że nawet kwiaty taka jak knieć błotna, jakie inne, które mają wyraźny wzór w ultrafiolecie, no to tak fotografowane, filmowane, no bo od razu można było filmować, bo jest więcej światła, tak fotografowane i filmowane, no... Ten wzór po prostu był widoczny ledwo. W przypadku tych kwiatów, których jest to słabo zaznaczone, w ogóle tego nie było widać. Jest na to właśnie proste wyjaśnienie, że matryca po prostu, tak jak w przypadku robienia zdjęć kombinowaliśmy, prawda, dedykowaliśmy kolory dla danego kanału, no po prostu dyktowaliśmy całemu naszemu wynikowemu obrazowi, w jaki sposób mają być przypisane kolory. Tutaj matryca dostaje wszystko hurtem, naraz. Ona po prostu nie ma pojęcia, co z tym począć. Dla niej ten wzór dodatkowy ultrafiolecie, no po prostu lekko się odróżnić może od pozostałego tła, jeżeli rzeczywiście jest mocniejszy lub słabszy. Jaki ona temu kolor nada, ona tego nawet nie wie. Jeżeli sobie weźmiecie pilot z podczerwienią i skierujecie w swoją stronę aparatu, zobaczycie, że dioda podczerwieni świeci na niebiesko. Matryca po prostu kompletnie nie wie, jak na to reagować. Dlatego no tak naprawdę ten filtr no, poszedł w odstawkę no, jako bezużyteczny. No, teoretycznie mógłbym w takim zdjęciem manipulować ten obszar wybrać, który jest tam lekko zaznaczony, kolorystycznie bym go zakres kolorów wybrał, po kolorach na inny kolor, no już miałbym. Ale to tylko ten fragment, gdzie było odróżnienie wzoru było widać, a to z pozostałymi częściami roślin, które całościowo trochę odbijają, trochę nie odbijają, no jakiś tam ten ultrafiolet ma udział w kolorze, no ale go nie uwzględnia, bo po prostu nawet nie wiem do czego w ogóle nic, to tak bardzo nie wiadomo, że ten filtr okazał się bardzo, bardzo nieprzydatny. No ale ponieważ nie lubię kupować bezużytecznych rzeczy, pomyślałem sobie, no dobra, no w takim razie chociaż nie wiem, no motyle tak robią, mają takie plamki, no to poganiam sobie nim z motylami. No i w ogóle to jest też uciążliwy proces, dlatego że obraz na ekranie aparatu macie taki ledwo widoczny, prawda? Operujecie w silnym słońcu. Pamiętajcie, że żeby był wzór UV, to silne słońce. No to trzeba było zlatać tak naprawdę z taką lupą do ekraniku przylepioną i latać za tym motylem. Nie jest to łatwe, więc dopiero na miejscu w domu sobie oglądałem te filmy, no ale no nie wiem, może ma tam troszeczkę inny kolor na skrzydełkach, ale no też nie robi tego efektu, nie wiem, no myślałem, że to jest jakieś tam lepsze w odbiorze, no po prostu tak bezsensowne, że może no, też machnąłem ręką, odłożyłem na miejsce, ale jako, że jestem człowiekiem upartym, wróciłem sobie do tych filmików, tak sobie dłużej na nie patrzyłem i stwierdziłem, że no dobra, to pomogę trochę temu filmikowi, wystarczyło przesunąć przestrzeń kolorystyczną, żeby podpowiedzieć matrycy jako interpretację i nagle wybuchły te kolory. Wybuchła ta, nagle się okazało, że te wszystkie te kolory, te troszeczkę inne kolory na skrzydełkach, te refleksy odbicia ultrafiolecie, no po prostu eksplodowały wręcz takie sygnalizacje jak latarką.
przepięknie się dopiero uświadomiłem sobie, ja siedziałem zafascynowany, parę dni się na to gapiłem, dopiero sobie wtedy uświadomiłem, jak niezwykły jest ten mechanizm, który sobie wytworzyły motyle, tworząc refleksy świetlne na skrzydłach. No po prostu to jest naprawdę, pamiętajcie, że to jest wysokoenergetyczne, to jest naprawdę taki strzał takim lusterkiem po oczach. To świetnie wspomaga, jeżeli idzie o widzenie motyla z oddali. Oczywiście nie można było manipulować też z tymi symulacjami na tym filmie w żaden sposób, ale po prostu już ten film pokazał, zaraz wam to oczywiście pokażę, tam ten niecała minuta, czy jest tam z hakiem, nie jest tego dużo, ale dopiero od razu sobie uświadomicie, w jaki sposób to genialnie wpływa na postrzeganie motyli siebie nawzajem. Tam nawet w jednym momencie przestałem gonić za nim, więc się zrobiło trochę nieostro, znaczy trochę porządnie nieostro, bo gdzieś tam plamkę w oddali i dopiero widać, jak tym takim ślepotkom motylkom, które widzą naprawdę plamami, konturami, w jaki sposób pomagają takie błyski. No genialnie to widać. W ten sposób na przykład wszystkie te takie bilinkowate, które wykorzystują ten mechanizm, mogą śmiało powiedzieć, że w ultrafiolecie wszystkie jesteśmy miniakami. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Tutaj się troszeczkę pochwalę, że być może jesteście jedynymi i pierwszymi, którzy go oglądają, dlatego że ani wcześniej, ani potem, no nie wiem, nie widziałem nigdzie takich filmów, które pokazują taki właśnie symulacyjny obraz motyla w ultrafiolecie, w ruch, w locie. Oczywiście tam naukowcy, no w ogóle są PDF-y takie naukowe, które starają się to zasymulować, robią zdjęcie w ultrafiolecie pod jednym kątem, pod drugim kątem, no i jak się tam macha to skrzydełko, to pojawia się i znika. Kompletnie w ogóle to nie daje wyobrażenia, w jaki sposób to tak wygląda naprawdę, tak więc zapraszam Was do oglądania. Cudowne, prawda? No po prostu efekt jest mega. Dopiero wtedy można zrozumieć fantastyczność tego zjawiska. No ale bądźmy krytyczni, bo wiecie, cała ta komunikacja w ultrafiolecie motyli, bądź też widzenie się nawzajem, ogólnie wykorzystywanie tego obszaru jest tak, nawet w tych naukowych PDF-ach, ja to nie mogę tego ścierpieć, dlaczego nawet w tych jest określane jako prywatny kanał komunikacyjny. No, brzmi to prawie to, jak wiecie, te popularno-naukowe, clickbaitowe, głupie tytuły. No i powiem że Wam, że jak się dłużej nad tym zastanowić, no oczywiście zachwyt jest, bo to jest świetna, świetna pomoc, to no nie wiem, z prywatnością ma to niewiele wspólnego. Bo jeżeli wszyscy Twoi pobratymcy z tej gromady no to widzą, no to już nie jest to aż tak prywatny. No, oczywiście tam wykorzystujesz, że takie plamki, te nie inne, tam twoja samiczka ma, twoja nie ma. No, jakieś tam wspomnienie, tam wykorzystujesz to w obrębie swojego gatunku, no ale widzi to każdy inny motyl. Ale to już pal licho z tym. W ogóle jaka to prywatność jest, jeżeli twój największy wróg, ptaki, pamiętaj, że ptaki widzą tak samo. Obszar widzialny i ultrafiolet. Dla nich, dla lecącego ptaka, który widzi motylka tam gdzieś daleko błyskającego na trawie z jedzmie, no po prostu no, nie ma lepszego efektu, żeby się podłożyć. Tak więc no wszystko ma swoje plusy, dodatnie plusy ujemne. Widać, że nie do końca motylki sobie to przemyślały. Niemniej jednak no, w swoim zakresie po prostu świetnie wspomaga to widzenie, prawda? Takie trochę niewyraźne i generalnie też wspomaga to widzenie takie związane z płcią.
I to tyle. Osobom, które w ogóle tak się chciałyby wykorzystać, próbować sobie tworzyć symulacje organizmów, które na przykład lubią, nie wiem, motyle, ptaki, pszczoły, no cokolwiek innego. Podkreślam, że to tak naprawdę te takie rozważania, które każdy przypomina, niech sobie zrobi we własnym zakresie, to tylko te kolorystyczne to tak naprawdę czubek góry lodowej. Dlaczego? Dlatego, że trzeba mnóstwo rzeczy innych uwzględnić. Oczywiście pierwsza sprawa, trzeba było pozbierać wszelkie dane już ustalone, bo to tak jak mówiłem, ustalenie jakie tam dany robak ma opsyny, na co reaguje, w jakich kolorkach, nie jest sprawą skomplikowaną, można to ustalić od do zakres fal elektromagnetycznych, które percepuje dany organizm. Ale tutaj się trzeba już pierwsza sprawa zastanowić, bo okaże się, że na przykład niektórych opsyn w jakimś tam obszarze, na przykład zielonym, tak jak u nas, jest tam więcej, no u nas jest jedna oczywiście, ale jest największa czułość, ale na przykład papilonidy, takie najbardziej rozwinięte ewolucyjnie, tam one mają aż kilkanaście czasem tych receptorków, tak więc gdzieś tam mogło być ten obszar lepiej obrazowany, tak, silniej. Tym samym na przykład można się zastanowić, czy nie trzeba by było danego kanału, czy też takiego zakresu, który sobie wybierzecie, troszkę, żeby miał mocniejszy udział, czyli na przykład jak to cztery kolory, czyli mniej więcej po 25% mają, tak, to może się okazać, że nie wiem, pierwszy 20, drugi 20, czwarty 40 i znowu 20, tak? Oczywiście balansem bieli się wyrówna to zielonowacia, no, większą zieloność czy coś, ale generalnie jakiś tam natłok z danego koloru większy trzeba, może byłoby użyć. Oczywiście o nałożeniu potem konkretnych nieostrości bądź też mozaikowatości na końcowy wynik to nie muszę mówić, prawda? Bo to, że ostro wam sobie zrobiliśmy symulację, to tylko my tak byśmy widzieli ostro, no już nie. Ale też trzeba uwzględnić kąty patrzenia. Niektóre wady mają taki jakiś zbliżony do nas, ale niektóre, jak nie wiem, jak ważki, modliszki, no to mają oko dookoła głowy. Zaś modliszkę czy tam ważkę od tyłu to jest wyczyn. Tak więc to trzeba by było, nie wiem, trzeba by było poszukać, czy nie trzeba nie znaleźć jakiegoś takiego starego obiektywu typu rybie oko z kolei, prawda? Bo one też kiedyś takie robiono i też można by poszukać, czy nie przepuszczają UV w wersji rybookim i to jeszcze nie ostrości. No świetnie się nadało, bo kiepskie rybie oko, jeszcze UV, no super nadałoby się do naszych symulacji. O czym jeszcze należy pamiętać? Jeżeli idzie o wady, koniecznie uwzględnić widzenie światła spolaryzowanego. Wręcz to jest w ogóle podstawa. Kiedyś w jakimś odcinku wam pokażę, w jaki sposób można sobie tak poglądać, spróbować świat pod tym kątem. Ale generalnie jest to bardzo ważne dla owadów. Nawet na przykład, nie wiem, słoneczne dni, pszczoły, część receptorów, które widzą UV, poświęcają na widzenie światła spolaryzowanego. Tym samym ustalając kierunek lotu. Tu jest, trzeba wsadzić to jak najbardziej. No i w ten sposób sobie zbliżacie się jak najbardziej idealnie do tego wyobrażenia, podkreślam, nie jakiejś tam prawdziwej symulacji, tylko wyobrażenia. Po prostu pasjonujecie się jakąś grupą organizmów, no to w pewnym momencie was nachodzi, prawda, żeby sobie spróbować spercepować świat ich oczami. W ten sposób możecie jakoś się bardziej skupić na różnych rzeczach, które one robią, wybierają, bądź też nie robią. No generalnie wspomaga to takiej wiedzy o nich, prawda? Może tłumaczyć różne mechanizmy. Warto zastanowić. To nie jest tylko taki obszar, wiecie, do gdybania bezsensownego. Czasem taka wspomożenie się właśnie takim wyobrażeniem pomoże na zlokalizowanie jakichś, wyjaśnienie jakichś zachowań, że być może to robi to, bo być może tak z symulacji wygląda, że tak mu lepiej czy coś. Tak więc do tego was zachęcam. No i przede wszystkim ultrafiolet to tak naprawdę we wszystkich tych odcinkach tylko pretekst, a w tym odcinku jest to pretekst do skłonienia do samodzielnego myślenia. Do samodzielnego, nie, może inaczej, nie tyle samodzielnego, co oczywiście potrzeba tam uwzględnić innych rzeczy, ale nie bezrefleksyjnego, bo niestety jeżeli chodzi o tę dziedzinę, to tutaj aż się roi od takiego sensownego zastosowań różnych narzędzi. Dobrze, tym odcinkiem sobie już wyjdziemy wyjdziemy sobie z zakresu ultrafioletu jako obszaru do badań obserwacji i następny odcinek, ten trzeci, ostatni z tej serii, ale nie ostatni o ultrafiolecie, bo w przyszłości będziemy
wejdziemy na organizmy, na ptaki. To jest jeszcze inna troszeczkę dziedzina, trudniej się to robi o wiele, sam jestem dopiero w mega powijakach tutaj. To jest jeszcze trudniej, jeżeli idzie o kwiatki, o pszczółki, motylki, to stopień trudności jest tak samo duży, jak w ogóle zaczęcie się tym zajmowania. Ale generalnie wyjdziemy sobie już poza ten obszar i zajmiemy się ultrafioletem jako narzędziem dla przyrodnika. Tak więc zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.